Witam Państwa bardzo serdecznie. Przedstawiam się w tej chwili w nowej roli. Za chwilę ogłoszone zostanie decyzja o 13 października jako dniu wyborów i przedstawiam siebie w tej chwili jako lidera listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu 2019 rok. Na pierwszym miejscu jestem ja dzięki pracy struktur w naszej części Wielkopolski, Wielkopolski Wschodniej. Tak uważam, że to jest docenienie tego, co robimy tutaj w poszczególnych powiatach, bo choć teren jest bardzo trudny i wymagający, to właśnie aktywność struktur zarówno w Koninie, w Kole, w Turku, w Słupcy pokazuje, że warto i trzeba stawać do wyzwania, którym jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku wyborczego. Na drugim miejscu jest, zgodnie z ustaleniami, które zostały poczynione na szczeblu centralnym, koalicyjnymi ustaleniami, jest przedstawicielka Partii Zielonych Mirosława Stępień. Na trzecim Paulina Henik-Kloska z Nowoczesnej, posłanka z Gniezna. I na czwartej Artur Mokracki, zastępca burmistrza Wrześni. To jest ta czwórka, która w tej chwili została z określonymi miejscami. Natomiast w dalszej części oczekujemy w tej chwili ułożenia kolejności listy na najbliższym zarządzie regionu, który się odbędzie we wtorek, ale jednym z kandydatów bardzo istotnych, tureckich, jest pan burmistrz Grzegorz Ciesielski, któremu bardzo dziękuję za to, że przyjął zaproszenie na naszą listę. Uważam, że jest to znakomity samorządowiec, który wie doskonale, jakie zagrożenia stoją w tej chwili przed samorządowcami i przed samorządami. Wie doskonale, że jego to, że się zdecydował na ten start, dowodzi tylko jednego. Rangi i znaczenia dla naszej listy właśnie samorządowców. Tak więc, panie Grzegorzu, bardzo proszę, dziękując za pana obecność, o kilka słów. Dziękuję bardzo. Ja na początek chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zaszczycony tą propozycją. No i zdecydowałem się podjąć to wyzwanie w ramach Koalicji Obywatelskiej, oczywiście, bo nie należę do żadnej partii politycznej, to chciałem też podkreślić. Natomiast myślę, że moje samorządowe doświadczenie, ponad 24-letnie, 16-letnie na funkcji burmistrza, może przydać się w przyszłym Sejmie, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, co, czy w jakim kierunku w tej chwili podążają kwestie związane z samorządem, obniżenie PIT-ów, zmniejszenie środków na oświatę. To są rzeczy, które są niezwykle istotne i ważne dla regionu. Generalnie ponowna centralizacja środków, która jakby powoduje to, że tu na dole samorządy mają ograniczone możliwości postępowania, działania, a przecież tu na dole wiemy najlepiej, na co środki wydawać i jak je wydawać i jak najbardziej po gospodarsku nimi zarządzać. A pomału rola może się sprowadzać do tego, że będzie samorząd tylko wykonawcą decyzji odgórnych. Ale także chciałbym wykorzystać to swoje doświadczenie strażackie, które towarzyszy mi przez cały czas, bo jestem szefem struktur powiatowych, działam też w strukturach wojewódzkich, znam potrzeby i problemy strażaków i bolączki i też te środki, które w tej chwili trafiają do straży, one są większe, one to cieszy, ale jednocześnie też nieco boli, bo coraz mniejszy wpływ jest na to, na co te środki strażacy mogą wykorzystać. Mam nadzieję, że moja osoba, jeżeli się znajdę w przyszłym Sejmie, będzie pomocna do tego, żeby wróciło to na właściwe tory. Chciałbym przypomnieć Państwu, że Turek ma olbrzymie szanse na to, żeby stąd mandat był, bowiem była tu i posłanką Irena Tomaszak-Zesiuk, która robiła znakomite wyniki i znakomitą pracę.
Turek ma szansę na posła, bowiem liczymy, że jako Koalicja Obywatelska osiągniemy 3 do 4 mandatów. I w ramach, nie ukrywam, że są przeprowadzone badania, z których to moje myślenie ma jakieś zakorzenienie i jakieś uzasadnienie, ale także wynika z prostych rozmów z państwem na ulicach miast, w miejscach targowych i tak dalej. Ja prekampanię robię już od kilku miesięcy i regularnie odwiedzam różne środowiska i w tych różnych środowiskach widzę taką ewolucję. Takie jakby zaniepokojenie, co się dzieje z PiS-em, nawet jeśli ten PiS jest tym, którego dany mój rozmówca wybierał jako partię ważną. No jeśli mu uzmysławiam, że 0 km autostrady, że w tej chwili poziom rozwoju inwestycyjnego jest na poziomie lat 90. Jeśli pytam się tego mojego rozmówcę, co się dzieje ze służbą zdrowia, z jego doświadczenia i potwierdzają, że sytuacja w służbie zdrowia jest dramatyczna, że szpitale są zadłużone, że wydłużają się kolejki. Przed chwilą miałem spotkanie z panem, który mówi, że był 5 lat czekał na operację stawu biodrowego i nikt go nie powiadomił, że szpital, w którym oczekiwał, stracił kontrakt i nie będzie robił tego zabiegu i nie wie w tej chwili, co ze sobą zrobić. Jeśli dramatyczna sytuacja jest w oświacie, przecież to, co się dzieje, szczególnie w dużych miastach, że będzie praca na kilka zmian, że podstawa programowa jest szalona. Jeśli prokurator decyduje o tym, jaki będzie wyrok sądowy, no to przecież jest dramat. I wreszcie samorządy, o których mówił pan Grzegorz, które, jak słyszymy, może dojść do tego, że będą ubezwłasnowolnione i będą nie tylko pozbawione środków, ale także będą pozbawione tej swojej samoorganizacji, bowiem może być tak, że wojewoda będzie decydował o tym, co będą samorządy robiły. Erdoganizacja, putynizacja to nam grozi. Szanowni Państwo, musimy iść na te wybory i musimy postawić na partie, które są przeciwne właśnie tego typu praktykom. Ja spodziewam się, że z Turku będzie jeszcze jeden kandydat. My do wtorku prowadzimy rozmowy. Tak więc, Panie Przewodniczący, struktur, jak to będzie dalej wyglądało? Taką rzecz chciałem podkreślić, że na najbliższym zarządzie regionu we wtorek będę rekomendował, aby Grzegorz Ciesielski startował z 5. pozycji. Jestem po wstępnych takich uzgodnieniach z przewodniczącym regionu, że są na to szanse. Niemniej zdaję sobie sprawę, że zawsze rozmowy o kolejności na listach są trudne i różnie się kończą. Niemniej ja pojadę na ten zarząd z twardą deklaracją, żeby Grzegorz startował z piątego miejsca. Co do drugiej osoby, we wtorek na zarządzie zaproponuję 2 nazwiska i wtedy zapadnie decyzja co do drugiej osoby startującej z naszej listy. Także o tym nazwisku będę mógł powiedzieć po wtorkowym zarządzie regionu, czyli gdzieś w środę, w czwartek. Dziękuję bardzo. Ja ze swojej drogiej strony jeszcze chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć. Bardzo zaangażowałem się w tej chwili jako poseł i myślę, że to będzie też kierunek, którym się będę zajmował w przyszłej kadencji Sejmu. Razem ze sprawozdaniem poselskim, które rozdaję mieszkańcom w różnych stronach Wielkopolski Wschodniej, proponuję to, żebyśmy byli eko i w walce z plastikiem. Chciałbym doprowadzić do tego, żeby powstała ustawa, która będzie umożliwiała to, ażeby były butelki wszystkie plastikowe kaucjowane, żeby można było dostać za nie zwroty, ale także będę zmierzał do budowania świadomości ekologicznej i tego, ażebyśmy, o czym informuję w tej ulotce, zastępowali plastik na różne możliwe sposoby. Prawo powinno doprowadzić do tego, żebyśmy byli wolni od plastiku, bowiem jak sami Państwo wiecie, my ten plastik już jemy. Po prostu on jest już we wszystkim. Jeśli w Rowie Mariańskim, najgłębszym miejscu na Ziemi, nawet się znajduje plastik, to oznacza, że sytuacja jest dramatyczna. Wszystkie wykrzykniki powinniśmy postawić na ekologię, niewątpliwie w nadchodzącej kadencji.
i w szóstce Schetyny, w programowej szóstce Schetyny ten wątek ekologiczny jest bardzo istotny, w co się też będzie wpisywała, proszę Państwa, Dolina Energii, którą będziemy realizować i będziemy Państwa zapraszać na kolejne działania związane z Doliną Energii i mam nadzieję, że niedługo już z dobrą nowiną również w Turku, bowiem jest szansa na to, żeby i w Turku już wkrótce powstało coś, co będzie realizowało plan Doliny Energii w skali bardzo zasadniczej.